Witam Was w ten słoneczny, ciepły weekend. Mam nadzieję, że u Was jest tak samo piękna pogoda jak u mnie. Zapowiada się wspaniały tydzień dla całej Polski. Koniecznie trzeba go wykorzystać. Dzisiaj trzy wiosenne, w zasadzie wielkanocne dekoracje w takich samych pojemnikach. Będzie żywa kompozycja, sztuczna i mieszana, czyli żywe połączone ze sztucznym. Jak zaraz sami zauważycie, w ogóle nie mogłam się zdecydować, jak je wykończyć. Kto by mógł? Mając tak wiele kolorowych, uroczych dodatków, ciężko jest nam zachować umiar. Te szare podłużne pojemniki kuchenne zakupiłam za niecałe 3 zł za sztukę w sklepie Kaufland. Tak się zrodziła inspiracja na ten film. Przechodząc obok półki z kuchennymi akcesoriami, dostrzegłam te pojemniki i wpadłam na pomysł wykonania 3 różnych form dekoracji. Każda z nich nada się zarówno do domu, jak i na cmentarz. Myślę, że mogą na cmentarz. Sztuczne dodatki zawsze łączą z cementem, aby kompozycja była solidniejsza. Nie wiem jak Wy, jak dla Was, ale dla mnie ciężar ma znaczenie. Biorąc w rękę w sklepie coś lekkiego, ale drogiego, wówczas cena, jaką mamy zapłacić, wydaje nam się nieadekwatna do jakości produktu. Też tak macie? Waga zwiększa wartość, a w tym naszym przypadku tę wagę stanowi nam cement. Jeśli chodzi o strojki z gąbką, to jeżeli używamy zielonej do żywych, którą mamy nasączoną wodą, to będzie ona ciężka. Kompozycja z nią będzie solidna, no ale to tylko przy wykorzystaniu żywych produktów. Chociażby zielonej części, czyli na przykład bukszpanu. Chociaż, jeśli ktoś ma ochotę w zieloną gąbkę z wodą wciskać tylko i wyłącznie sztuczne kwiaty, czemu nie? Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim. Ale wracając do meritum, ciężar kompozycji w jakiś sposób uzyskać musimy. Ta kompozycja nie była zaplanowana. Włożyłam tutaj wszystko, co wpadło mi pod rękę. Żywa dekoracja z tulipanami i bukszpanem opiera się właśnie na zielonej gąbce. Już wiele razy widzieliście, jak tworzę tego typu kompozycje, więc za dużo nie mam tutaj do powiedzenia. Z tymi samymi produktami mogliście w ostatnim czasie zobaczyć metalowe pudełko z sarenką na jego wierzchu. Bez zajączków jest to totalnie uniwersalna dekoracja, na przykład na stół. No i kompozycja numer 3. Łączymy żywy, pachnący bukszpan ze sztucznymi dodatkami. To tak jak na Boże Narodzenie łączymy żywe gałązki świerkowe ze sztucznymi kwiatami. Jest to dość powszechny zabieg,
A gdy sztuczne produkty mamy wysokiej jakości, to wszystko razem wygląda spójnie i estetycznie. Te dzisiejsze propozycje to tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, nic nadzwyczajnego. Chodziło raczej o pokazanie, że tak samo szybko i łatwo można stworzyć kompozycje ze sztucznych, żywych, jak i pół na pół. A ponadto, że można je tworzyć w kuchennych pojemnikach. Te moje to chyba organizery do szuflad. Takie było przeznaczenie producenta. Twórzmy, szukajmy, inspirujmy się, czym się da. Teraz czerpcie jak najwięcej przyjemności ze spędzania czasu na zewnątrz. Podejrzewam, że to jest tylko na chwilę. Doładujcie baterie, chłońcie witaminę D i oddychajcie świeżym, czystym powietrzem. Życzę Wam dużo optymizmu. Pozdrawiam serdecznie.